Cześć. No cześć, Kasia. A co ty taka blada? Nie umalowałam się po prostu. Kupiłam ci fajne soki. No. Warzywne. Dzięki, ale ja tak nie mam jakoś ochoty na nic ostatnio. No ale Kasia, teraz to powinnaś podwójnie o siebie zadbać, wiesz? Brać jakiś magnez, selen, witaminy z grupy B. Mamo, nic mi nie jest. Kasia, a brzuch boli cię? Nie, nic mnie nie boli. A jak psychicznie się czujesz? Dobrze, mamo. Po prostu chciałabym już o tym wszystkim zapomnieć. A najlepsze, co mogę teraz zrobić, to położyć się spać. No właśnie, najgorsze, co możesz teraz zrobić, to starać się o tym zapomnieć. Kasia, przecież tak właśnie powstają depresje, nieszczęścia, no. Czyli co, mam to rozpamiętywać przez całe życie, tak? No nie, mam na to inny pomysł. No, ale coś, jesteś bardzo tajemniczy. No, tylko zrobię ci kanapkę i wszystko ci opowiem. No, ale ja nie jestem głodna, mówiłam ci. Jadłam śniadanie. Kasia, czy ja nie mogę własnej córce zrobić kanapki? Proszę. No Kasia, wyrzuć to z siebie, no. Aha. Czyli to jest ten twój sposób, tak? Jak jest mi źle, to wystarczy sobie chwilę pogadać i nagle jakoś magicznie będzie mi lepiej. Kasia, to nie jest mój sposób, tylko nie wiem, czy jesteś w stanie już wyjść z domu, no. Co? Żeby pozbyć się traumy po poronieniu, wystarczy wyjść z domu? Kaśka, naprawdę zaczynasz mnie denerwować, wiesz? Ubieraj się, wychodzimy. Gdzie? Zobaczysz, no. A nie możesz mi po prostu powiedzieć? No nie mogę, zobaczysz, no. Tylko, aha, weź tylko coś, co kojarzy ci się z tym dzieckiem. Ciekawe co? Nie wiem co, nie wiem co. No coś wymyśl, no coś, co się kojarzy. Dobra, ja idę do toalety, a ty się zbieraj. A i kanapki zresztą później.